Ale jak pytam teraz pana, jest, jeszcze się ja nie zaczęła milczał, bo jest równa 10, szanuję komisję i szanuję czas. Komisji. Ale jak to mogło być możliwe, że pan jako prezes takiej ważnej spółki był gdzieś nie wiadomo przez kogo nagrywany przez taki czas? Równie dobrze Rosja mogła mieć dostęp do wszystkich informacji dotyczących strategicznych decyzji. Ma pan podejrzenia, kto pana nagrywa? Panie prezesie, bo trochę wydano pieniędzy chyba na pańską ochronę. Miliony poszło i co? I okazało się, że pan miał jakiś pluskwę w gabinecie i nie wiadomo, kto to ja robi? Tylko mogę państwu powiedzieć, że widzę, że z TVN-u to boicie się chyba na jedną kamerę czy na jeden mikrofon. I każdy mi pan odpowie pytanie. Cieszę się, że potrafi pan liczyć. Nie, proszę pana, doceniam to, ale panu powiem teraz. Niech mi pan również, proszę pana, wszystkim mediom, proszę pana, trzeba dać równą szansę. A w tej sytuacji ja nie wiem, czy mam się do pani zwracać, czy do pana, bo nie wiem, kto jest mistrzem, a kto przelaźnikiem, proszę pana, czy radnikiem. Nie wiem. Proszę państwa, pod komisją. Czy dali państwo miliony na ochronę i co? I nie wiadomo, kto podsłuchiwał. Proszę państwa, od tego są służby, nie dali dobrać. No ale były służby, jakoś chyba pana zabezpieczały. No więc pytamy jeszcze raz, kto pana podsłuchiwał? Proszę pytać się prokuratora. Ale prokuratura właśnie po pierwsze umorzyła śledztwo, bo chyba. No to ma pani odpowiedź. Pan ma jakieś podejrzenia, no ktoś to zrobił. No ktoś pana nagrywał, sam pan złożył doniesienie do prokuratury. Ja się teraz pozwólcie państwo, będę jeszcze przygotowywał. Czyli i bardzo proszę, usłyszycie państwo wiele generalnie rzeczy ciekawych. Panie pośle, to jeszcze zapytam, czego pan się spodziewa po dzisiejszej komisji? Chyba, nie wiem, czego się mam spodziewać. Przybyłem zgodnie z tym, co obiecywałem generalnie, bo uważam, że trzeba szanować instytucje. I w związku z tym dziś jestem na komisji. A dlaczego pan ich nie szanował przed wyborami? Nie, proszę panią, przed wyborami był show polityczny. W ciągu 2 tygodni byłem wezwany 2 razy, gdzie uczciwie mój prawnik pisał prośbę o przełożenie. Jakoś po wyborach miesiąc czasu minął i dopiero po miesiącu tu jestem. Ale więc proszę zobaczyć na ten cykl. Wszyscy byli wzywani. Proszę panią, nie, ja będę decydował, ale ja mam prawo również napisać zgodnie z tym prośbę o przesunięcie terminu. Jeżeli ktoś generalnie nie zaakceptuje tej prośby, ma prawo mnie obciążyć karą i taką karą zostałem obciążony. W związku z tym ja nie widzę w tym jakiejkolwiek rzeczy nienormalnej. To sąd zdecydował. No więc ale sąd też zdecydował, proszę pana, że nie należy mnie doprowadzić na tą komisję, o czym pan zapomina. No ale to chodzi o to, że został pan grzywny za to, że pan do prawa, się nie stawił. Się stawiali, jaki to jest przykład dla obywateli i obywateli? Proszę się zapytać Donalda Tuska i pani Walc, jak wystawiali się na wcześniejsze komisje. Ale jaki przykład Donald obywateli? Był wezwany na te komisje, ale nie na tą, był wezywany na inne, jeżeli ja sobie przypominam, proszę pana. Ja funkcjonowałem wtedy i widziałem go na tych komisjach. No proszę pana, na niektórych nie był, łącznie z panią Gronkiewicz-Walc, która też startowała do Europarlamentu i nie zadawał pan tych pytań. Proszę państwa, ja teraz przygotowuję się, bo chcę się przygotować. Proszę. To proszę sobie otworzyć historię. Proszę zająć już miejsca. Bardzo mocno chcieliśmy podzielić pewne strumienie przychodów w Orlenie z racji tego, że firma nie powinna opierać się tylko na przemyśle rafineryjnym, z racji tego, że ten przemysł powoli będzie zanikał tak naprawdę, ponieważ będą nowe alternatywne paliwa, które będą zasilać gospodarkę. Przepraszam, mówię o rozwoju olefinach. Pozwoli pan na moment, że przerwie. Wypowiedź powinna dotyczyć tylko kwestii związanych z celem przesłuchania. Zakres swobodnej. To ja, przepraszam bardzo. Panie przewodniczący. Ale pan pozwoli. Teraz ja mówię. Zakres swobodnej wypowiedzi osoby przesłuchiwanej określa artykuł 171, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Oczywistym jest zatem, że jest ona limitowana granicami określonymi celem tej czynności, co po prostu oznacza, że wypowiedzi świadka nie mają nic wspólnego z przedmiotem prac komisji. Pan przyszedł tutaj nam mówić o działalności Orlenu. To nie jest przedmiot badania tej komisji. Przedmiotem badania komisji jest kwestia zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań. W tym znaczeniu tutaj w ten zakres wchodzi tylko i wyłącznie inwestycja olefiny. Proszę się do tego zawęzić swojej wypowiedzi. Nic więcej. Panie przewodniczący, nic to nie ma wspólnego to, co pan robi z jakąkolwiek demokracją. Widzę, że pan jest proszę bardzo pana, zdenerwowany. Proszę w tym pana, momencie. Nie będzie pan tutaj wygłaszał żadnych manifestów politycznych. To pan bo to nie mieści się po prostu w przedmiocie wstępnej wypowiedzi, swobodnej wypowiedzi świadka w tym zakresie. Panie przewodniczący, chcąc zrozumieć, a sam pan mówi, że ograniczamy to do olefin, a olefiny to jest 25 miliardów złotych.
To jest największa inwestycja w Europie. Więc proszę pana, strategia wynika, ze strategii wynikają olefiny i ze strategii wynika to, w jakim czasie były budowane i jakim były obciążone problemami. Ale pan na problemami. Pewno przekonywał Radę Nadzorczą i właścicieli. Proszę nie krzyczeć na świadka. Panie przewodniczący, proszę, to pan na pewno przekonywał Radę Nadzorczą, właścicieli do tego, żeby się na tą inwestycję zgodzili. To było inne posiedzenie. To nie jest przedmiotem badań komisji śledczej, to czy ta inwestycja jest celowa, czy niecelowa, czy służy, czy nie służy. My tylko i wyłącznie badamy kwestię legalności pobytu. Ale... w tym przypadku pracowników zatrudnionych przy tej inwestycji. Ale panie przewodniczący, odczytywał pan parę minut panie temu... Panie przewodniczący, mogę... Nie, jest... Nie, bo pan będzie, mam nadzieję, że będzie pan konsekwentny, że jeżeli członkowie komisji będą z państwa strony zadawać takie pytania, to pan będzie je uchylał. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, odczytał pan w swoim oświadczeniu, że również będzie dotyczyło przesłuchanie prawidłowości w zakresie budowy olewi. W związku z tym ja o niczym innym nie mówię, jak o tym, co pan odczytał. Więc bardzo proszę, z całym szacunkiem do pana, nie przerywać mi tej wypowiedzi. No proszę kończyć. Bardzo dziękuję. Dlaczego pan nie zagwarantował, żeby znaczny udział rynku był z pracowników No właśnie jest zagwarantowane. Chcę panu powiedzieć, już panu powiem, jak jest to zagwarantowane, tylko proszę mi nie przerywać, proszę państwa. Właśnie tak się składa, że 36 miliardów złotych wydajemy na inwestycje. Państwo wydawaliście 2 miliardy złotych na inwestycje, więc no to jest po prostu bezczelność. Ale powiem panu, jak zagwarantowaliśmy w umowie oczywiście, o której nie mogę mówić, bo jest tajemnica spółki, jak państwo doskonale sobie zdajecie sprawę. Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, która była do mediów, że w jednym z warunków umów było generalnie, że ma być maksymalnie wykorzystany rynek lokalny, jeżeli chodzi o pracę. I taki rynek jest maksymalnie wykorzystany. Pragnę zaznaczyć, że za czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości praktycznie nie było bezrobocia. W związku z tym, mówiąc zupełnie szczerze, dlaczego Hyundai posiłkuje się innymi firmami? Proszę państwa, tylko z jednej prostej przyczyny, bo taką inwestycję buduje się raz na 50 lat. Trudno, żeby w Polsce były kompetencje i ktoś czekał 50 lat na taki rodzaj inwestycji. Budują to firmy globalne, które na całym świecie prowadzą inwestycje i przerzucają pracowników. I wszędzie, gdzie firmy polskie mogą wykonywać tego rodzaju inwestycji, to je wykonują z racji tego, że jest zdecydowanie mniejszy koszt zatrudnić pracownika i firmę z Polski, bo odpada cała w tym wszystkim logistyka. I zawsze bardzo mocno my dbaliśmy i przedstawicielstwo Hyundai'a w Polsce, żeby jak najwięcej polskich firm pracowało właśnie na tego typu inwestycji. I powiem panu jedno, w tej inwestycji uczestniczy około 60, między 50 a 60% firm polskich i polskich podwykonawców. Więc to jest taka, proszę państwa, skala, czyli tysiące ludzi mają pracę, nie tylko na tej inwestycji, bo również na inwestycji to, Orlen Południe. Ile obcokrajowców uczestniczy przepraszam, w tej inwestycji? Proszę, ale przepraszam, panie przewodniczący, jak chcę skończyć, że pan mówi o zatrudnieniu. Nie, no proszę pana, jak pan mi zadaje pytania, to mi pan przerywa, proszę pana. No to proszę odpowiadać. No więc odpowiada, a pan mi przerywa i to jest na pytanie. Proszę pana, wie pan co, naprawdę trzeba, jeszcze raz podkreślam, nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem panu na te pytania, bo to są skomplikowane inwestycje i gdyby pan miał szacunek do społeczeństwa, to by mi pan nie przerywał, bo ja chcę obywatelom Polakom wytłumaczyć procesy inwestycyjne, proszę odpowiadać na proste bo pytanie. One nie wyglądają tak, jak pan mówi, jak mówi TVN, proszę pana. Ilu obcokrajowców miało pracować przy tej inwestycji? Proszę państwa, obcokrajowców zależy w konkretnej tej inwestycji. Maksymalnie. Ale maksymalnie gdzieś generalnie, nie wiem, proszę państwa, proszę pytać Hyundai'a, bo to się zmienia. To zależy od cen rynkowych, proszę pana, danej ale sytuacji na świecie, proszę pana. No proszę pana, mówię panu, podkreślam, to jest globalna inwestycja. No, ale ilu pracowników? Proszę pana, to jest ilu parę tysięcy ludzi, ale to parę się zmienia. Proszę pana, nie odpowiem 10. na to pytanie, bo rynek pracy jest też elastyczny. On się zmienia z miesiąca na miesiąc. Proszę pana, na Boga, to są podstawowe zasady chcę gospodarki. Chcę panu powiedzieć, które że pan na tą inwestycję tylko cztery firmy złożyły już wnioski do urzędów, urzędów wojewódzkich na pozwolenie na pracę 6600. Już tylko na tą no ale proszę państwa, to powiedzcie, ale panie przewodniczący, dobrze, to ja panu zadam takie pytanie. Nie, to miała ta inwestycja pytań. Nie zostać proszę, wykonana? Proszę jeszcze o film opuszczenie.
takie kontenery mniej więcej 8 metrów kwadratowych. Mieszkają tam po czterech. No i tam mają cały, że tak powiem, swój dom. Panie przewodniczący, w kwestii formalnej, dobrze, bardzo ważne. Już ostatnie pytanie. Bardzo ważne, w kwestii formalnej. Ja ostatnie pytanie i powiem. Czy znane są panu informacje przedstawione w filmie? Nie doczytał pan czegoś. W uwadze, panie przewodniczący, ten film był nakręcony i szanowna komisja 2 maja 2024 roku, więc zgodnie z moimi, proszę pana, sugestiami, proszę zaprosić wszystko prezesa według... Hyundai'a i prezesa obecnego firmy, nie, przepraszam, pana Krawca, bo to on tak naprawdę zarządza firmą. Proszę zaprosić generalnie tu zadać i pokazać mu ten film. Szanowni proszę państwo, pana. Czy wy widzicie farsę? Ta, film z 2 maja 2024, gdzie 4 miesięcy nie byłem prezesem. Na podstawie umowy, którą pan prezes Obajtek proszę pana, z wykonawcą. Ale o czym pan mówi? Pokazuje pan, mówił, pan film z obecnych czasów, kiedy nie jestem 4 miesiące prezesem. Proszę pana, pozwoli pan, że dokończę. Pan tutaj przed komisją zeznał, odpowiedział na pytanie, że zagwarantowane były wszystkie kwestie pracownicze i inne obowiązujące w Polsce. Czy dochodziły do pana informacje, że ludzie robią nadgodziny, że ludzie są, nie mają umów o pracę? Czy miał pan taką wiedzę do lutego 2024 roku? Proszę państwa, tak naprawdę w Polsce od pracy są organy państwa. Jest nim Inspekcja Pracy. To nie było. Pytam się, czy miał pan informację, czy pan nie miał pan wiedzy. Ale proszę pana, te warunki, które były pokazane, są zgodnie z standardami międzynarodowymi na wszystkich inwestycjach, proszę zgodnie pana. Dobrze. Myślę, że o ten wątek jeszcze pan poseł Konieczny będzie pytał. Proszę pana, pokazuje pan będzie materiał, pan poseł Konieczny pytał. Natomiast ja oddaję swój głos już pani przewodniczącej Janyste. Tak, proszę panią, to już odpowiedziałem, ale jeszcze pani poseł odpowiem tu w tym przypadku raz. W momencie, kiedy generalnie standardy pozyskiwania finansowania w formie Project Finance musieliśmy spełniać również podstawowe elementy prawa międzynarodowego w zakresie zatrudniania, w zakresie sposobu w tym zakresie, bo to było bardzo mocno monitorowane przez banki, przez instytucje, które udzielały finansowania. I to było również sprawdzane. No ale chyba jednak nie do końca. I mówię nie tylko o przepisach BHP, ale też o takiej prawidłowości dokumentów tych pracowników i legalizacji ich pobytu. No bo z tego, co słyszymy z zeznań świadków, to wiemy, że Orlen, tak, spółka Skarbu Państwa z Orłem w logo, zafundowała tym pracownikom no taki obóz pracy. Tak? Ale to nieprawda, pani poseł. Te warunki były fatalne, no prawda. Pani poseł. I chciałam się dopytać, czy panu to jako prezesowi było obojętne? Nie było mi obojętne, proszę panią, w tym zakresie i powiem pani więcej. Tam nie był żaden obóz pracy. Ale oczywiście, proszę panią, jeździłem na tą inwestycję. Ale musi mi pani pozwolić dokończyć. Proszę panią, mam doświadczenia w tego proszę typu inwestycji. Pani proszę poseł. Panią, to do tańca. Dobrze, no to przepraszam. Przejęzyczyłem się. Byłem na tego typu inwestycjach i w kraju, i za granicą, i wszędzie tak inwestycje wyglądają. Ale przepraszam, ale proszę panią, wszędzie i na jakiej pani, ale proszę panią, na jakiej podstawie, w krajach trzeciego świata, ale proszę panią, proszę panią, to są warunki, gdzie normalnie inspekcja pracy, wszelkie inspekcje miały wstęp na terenie firmy i do Orlenu nigdy nie spłynęło w tym zakresie. Takie kontenery, które są normalnie standaryzowanymi kontenerami, z atestami, pana, ze wszystkim, proszę panią, nie. 8 metrach kwadratowych, na których mieszkały po 3-4 osoby, więc niech pan teraz tu nie wciska, że to są warunki, które panują wszędzie. Ale proszę. Czy panu nie wstyd, jako byłemu prezesowi, że pan nie dopilnował takich warunków? Ale jaki to ma związek, proszę pani, jak pani wyjedzie na każdą inwestycję, nawet na budowę dróg w Polsce, to są te same kontenery. O czym pani do mnie mówi? Niech pani zobaczy, przejedzie przez Polskę, bo może pani nie jeździ przez Polskę, ale jak pani jeździ, to są te same kontenery, proszę panią. Tak pan bardzo wybiórczo mówi, bo pan z jednej strony to jest prawda, co mówię. No oczywiście, to jest jakby pana zdanie, będziemy się różnić w tej kwestii. Natomiast pan tak mówi na przykład, że nie zna pan dyrektora strategicznej inwestycji Orlenu, ale jednocześnie do pana
posła Sowy do pana przewodniczącego. Mówi pan, że pan poseł Sowa no nie ma pojęcia, jak wielka to była inwestycja, tak? Więc zaczyna pan tutaj żonglować różnymi szczegółami. Naprawdę to jest zastanawiające, jak pan się dowiadywał o tych szczegółach, skoro nie zdążył pan poznać dyrektora inwestycji. Ale proszę pani, ja go poznałem. Naprawdę, no nie, mówił ja, pan nie, nie, proszę panią, pan to były dwie odrębne rzeczy. Pan. Proszę panią, ja nie muszę pamiętać wszystkich imion, nazwisk, ale pan dyrektor przychodził na zarząd i przedstawiał pewne kwestie. Ja nie wiem, co pan miał na myśli, czy go znałem osobiście, czy go znałem inaczej. Znałem go zawodowo i proszę pani, nie mam takich możliwości, nie znajdzie pani prezesa jakiejkolwiek tak potężnej koncernu, gdzie znałby ponad 2000 imiona, nazwiska dyrektorów. Przykro mi, ale takiej wiedzy nie posiadam w tym zakresie i nikt nie posiada. I chcę pani powiedzieć, mówi pani o firmie, która ma, mówi pani o firmie, która ma tyle przychodów, co budżet państwa. A wie pani, to jest właśnie taka skala firmy, chcę pani powiedzieć. Natomiast, proszę państwa, miasteczko, które było, powstało, było zgodnie ze standardami i do mnie nie spłynęły żadne dokumenty, żadnych inspekcji państwowych, które by podważały tak naprawdę standardy tego. Jak państwo jeździcie, to co mówiłem, przez kraj, wszędzie są podobne standardy budowy i wszędzie są stawiane kontenery, w których ludzie również śpią. Takie są warunki, jeżeli chodzi o pracę. Ja mam pytanie o te osoby, które tam były, bo no, mówi pan o wykwalifikowanej kadrze tych osób, które starają się o wizję i o zatrudnienie przy inwestycji. Czy te osoby były jakoś sprawdzane, że posiadają te deklarowane kompetencje i że rzeczywiście to jest taka wykwalifikowana kadra? Po stronie wykonawcy musiały być sprawdzane, bo wykonawca bierze odpowiedzialność za inwestycje. A inwestora to nie interesuje? Inwestora interesuje cena i wykonanie inwestycji w terenie, w czasie i w cenie. Oddanie tej inwestycji, produkcja. Są na przykład, proszę panią, od tego są organy państwa. I jeśli te wykwalifikowane osoby to okazują się do pracy przy inwestycji kobiety i kilkumiesięczne dzieci. Ale o czym pani? No to właśnie chcę pani to wytłumaczyć. To już pani się to wytłumaczyć. To rozumiem, że pan... Ja nie podnoszę. Tylko proszę państwa, jeżeli pani poseł mówi o dzieciach, to nie zna pani w ogóle procedury, bo to akurat sprawdzałem, bo słyszałem. Po pierwsze, proszę państwa, opowiadacie o jakichś fikcjach, nie powiecie mi konkretnie, ile tych osób było, jak było. Opowiadacie o doniesieniach prasowych dwóch mediów tak naprawdę, które nie są sprawdzone, wiem. Wiem. Nie, ale ja akurat interesuje. To sprawdziłem, bo a wie pani dlaczego? Bo na sprawie dzieci jestem bardzo czuły i to sprawdziłem. Tak. Aż się boję. No aż i tak, i właśnie to sprawdziłem, proszę panią. I jeżeli są takie przekłamania, to już pani wytłumaczę. Ale już to pani wytłumaczę. Wykwalifikowanymi pracownikami. Ale już pani to wytłumaczy. Proszę pana, no widzę, że pani nie zna inwestycji, muszę pani to wytłumaczyć. Proszę panią, to jest tak, jeżeli dwóch rodziców starało się o wizę i o przyjazd do Polski, to chyba dziecka nie zostawili za granicą, proszę panią. No właśnie, tak pani wytłumaczyłem to. Wie pan co, no świetnie pan wytłumaczył. Ale to jest prawda, bo to sprawdzałem, proszę panią. To bardzo mnie to cieszy, proszę pani. Może ja nie znam inwestycji. Mogę sobie mówić dialektem, jakim proszę pana chce. Pan, proszę pana. Już prowadziliście Gwarę Śląską, może być Gwara Małopolska. Dlaczego mi pani tego zabrania? Pan, jak widać, nie zna przepisów prawa karnego. I mnie dziwi, szczerze mówiąc, że pan hojraczy sobie na mediach społecznościowych, błaznuje sobie tutaj na komisji. Tak jak pani. Może pan dowolnie sobie szczerzyć te swoje słynne, sztuczne zęby. Natomiast a pani swój botox. Panu. Przepraszam bardzo. To pan ma botox za publiczne pieniądze. Natomiast wie pan co, ja na pana miejscu przeklinałabym panie, dzień, w którym pan opuścił pcin. Naprawdę. Panie... Wie pani co, ja pani coś powiem. Proszę, wie pani co, pani obraża miejscowości. Skąd pani wyszła, proszę pani. Pani nie obraża miejscowości. Proszę zaprzestać wycieczek do członków ale komisji. Ale przepraszam, to pan powinien pilnować panią, by nie zadawała mi takich pytań. Dlatego pana upominam. Proszę zaprzestać wycieczek do osób. Pana obowiązkiem jest tylko i wyłącznie odpowiadać na pytania. A pan ciągle tutaj, za każdym razem, próbuje zachowywać się inaczej. Nie odpowiada na pytania, uchyla pan się od jakiejkolwiek odpowiedzi. Odpowiadam. Nie, opowiada pan, tylko pan opowiada, nie odpowiada, opowiada pan. Panie pośle, panie przewodniczący członku, mam prawo na odpowiedź. Pan ma prawo, pan ma obowiązek, pan ma obowiązek. I obowiązek i prawo. Pan ma obowiązek odpowiadać na pytania członków komisji. Odpowiadam. I również ma ale pan przepraszam, obowiązek to pani mi zadaje się, pytania powstrzymywać się od wycieczek personalnych, czego pan nie może sobie
podarować tego. Odpowiadam na kulturalną odpowiedź. Pan kulturalną odpowiedź to tak. Nie wiem, kiedy miał. Miałem cały czas to pytanie. Leo. Ja tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie zagadką jest, że taka osoba jak pan bez żadnych kompetencji, bez żadnej kultury, co pan pokazał. Może pan przerwać? Panie przewodniczący, czy standardy są, problemy. Czy standardy myślę, wobec mnie są inne, proszę się, pana? Myślę. Cieszmy się, proszę mnie, że nie używał pan tych wyzwisk i wulgaryzmów, które wszyscy znamy z taśm pana Obajtka. Dobrze. Teraz pan poseł Orliński jeszcze raz apeluje. Ale ja muszę, apeluję, ja muszę generalnie, nie, apeluję, ale przepraszam bardzo, no, aby pan, no tu nie ma równości w ogóle. I odpowiedzi. Wycieczkami, tylko i pani poseł. Proszę nie robić żadnych wycieczek. Ale proszę pani, ja nie robię, zadał mi pytania, pan, bardzo kulturalnie, pan poseł, Orliński, odpowiedziałem pan poseł na wszystkie. Pan poseł zadaje pytania. Szanowny panie przewodniczący. Tylko pani jeszcze jedno, proszę pani poseł, pani w swoim życiu nie zdaje się nic nie wybudowała, nie więc trudno mieć wiedzę, proszę pani. Nie ma pan... Proszę pani, nic pani nie wybudowała dla kraju, proszę pani. Z pana inwestycje generalnie znamy. Pana inwestycje znamy generalnie. Pan poseł Orliński. Przecież tak naprawdę to, o czym państwo mnie pytacie w większości, to są doniesienia medialne, które w żaden wypadku w większości nie są prawdziwe. Ale w jaki bo sposób, mówiąc zupełnie tak, szczerze, rozumiem. Ci ludzie mieli umowy o pracę, ci ludzie byli nie zatrudnieni, ma... proszę państwa, i nie ma żadnego w tym zakresie dowodu. Nie rozumiem, tylko że nie, myślę, że to były dość dobrze udokumentowane relacje pan, medialne po tym... i liczne świadectwa, które wskazywały na to, że podwykonawcy Hyundai'a także zatrudniali ludzi na czarno, bądź na umowy cywilnoprawne, które w związku pan, z określonymi wtedy... wymaganiami są w Polsce nielegalne, że ludzie nie mieli płaconych nadgodzin i w ten sposób to także była nieuczciwa konkurencja wobec polskich pracowników. Na ten temat rozmawiałem z panią prezes Hyundai'a generalnie, ponieważ oni odpowiadają za podwykonawców i wyraźnie powiedziałem, że jeżeli wpłynie do mnie jakakolwiek skarga, to będę działał, bo bardzo mocno patrzyliśmy, żeby nie powtórzył się kazus z polskimi drogami i żeby podwykonawcy mieli płacone. Więc podwykonawcy byli doskonale zabezpieczeni umowami tak naprawdę, panie pośle, i zwracałem szczegółowo uwagę, żeby w tej sytuacji niejednokrotnie rozmawiałem z panią prezes, której niejednokrotnie mówiłem, że generalnie, żeby szanować prawo pracy, miałem zgłaszania, też wymienialiśmy się tam bodajże korespondencją, już nie pamiętam w którym roku w tej sprawie, czyli i zostałem zapewniany, że jest szanowane to, prawo pracy. To cieszę to... Cieszę się, że pan prezes był zapewniany. Rozumiem, że pan prezes do dzisiaj żyje w przekonaniu, nie, że na tej umowie te parę tysięcy osób, które wykonywało określone zadania w danym czasie, w danym miejscu i pod nadzorem, było zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę. Ja już mówię panu, szczególnie przede wszystkim interesowałem się Polakami, polskimi firmami. Ja nie wiem, na jakich to warunkach ale firmami byli czy pracownikami. Zorientowałby się pan prezes, że Polacy nie pracowali na tej budowie, ale, być może dlatego, że te warunki były nieakceptowalne z polskiej perspektywy. Ale nie ma takiej, proszę państwa, tam pracowało, mówię, że około 50-60% Polaków. Firm polskich czy Polaków, jeżeli Polaków, to wykonawstwo? Polaków. Na budowie tego wykonawstwo. Tak, bo panie pośle, tam Polacy. Nie jest tylko, już muszę panu podkreślić jeszcze raz, proszę zrozumieć ten proces, to nie jest tu absolutnie niezłośliwie. Tu nie ma kwestii, chcę panu powiedzieć, tylko instalacji. Przy takim procesie cała infrastruktura, ja rozumiem, to są następni, mówimy więc proszę pana, nawet jeżeli by pan całość inwestycji na to popatrzył, całość, to sądzę, że 70% Polaków na tej inwestycji pracowało. Ale mówimy o tym komponencie zleconym. To jest połowa tak naprawdę inwestycji. No, dobrze, no to mówmy o tej połowie i o warunkach pracy, tak, które tam miały miejsce. Ja przyznam, że pan prezes dość wygodnie przeskakuje od nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za pracowników, do często doglądałem tej inwestycji, byłem tam osobiście i patrzyłem, czy wygodne są kontenery. Myślę, że tutaj nie, daleko idąca nie jest. Ale to jest pana tłumaczenie, panie pośle, ja wyraźnie powiedziałem, że dla Orlenu z punktu widzenia i dla wszystkich firm, które wykonują w Polsce inwestycje, obojętnie czy pan buduje elektrownię gazową, gdzie ma pan mniej ludzi, obojętnie czy pan buduje większą, że rozbudowaliśmy Orlen Południe, wszystko się odbywa według tych samych standardów. Orlen ma prawo weryfikować czas, umowę,
kapeksy różnego rodzaju, tak, pan... dostawców, czy tam aby nie ma jakichś problemów, że ktoś że zmienia jest... niezgodnie z projektem. Już pan prezes powiedział tak samo, że zatrudnianie ludzi w tym projekcie to jest jak kupowanie marchewki, jabłka, więc rozumiem, że prawa marchewki i prawa pracownika na inwestycje Orlenu są podmiotowe. Nie, ale proszę pana, wcale nieprawdą jest, proszę pana, w tym zakresie, bo proszę prezesa Orlenu nie spłycać do wszystkich organów w tym państwie. Pan, tak, że to jest taki sam ale ja dałem tylko warzyw. Przykład, proszę pana, i no nie to powiedział... był bardzo słaby. Nie, proszę pana, ja powiedziałem zupełnie o czym innym. Powiedziałem, że jak pan kupuje warzywa, to nie pyta się pan, kto ich zbierał. O to no, mi chodziło. To jest zasadnicza różnica, proszę pana. Prawa pracownicze na inwestycje. Naprawdę jest to skandaliczna wypowiedź. Skandaliczna, ja powiem państwu szczerze, znając państwa, co po niektórych podejście, bo odpowiadam tu zupełnie spokojnie, nie postawilibyście państwo żadnej inwestycji, mając takie podejście, jakie macie w Polsce? No, to nie ja rozumiem, tylko że to podejście zakłada strzeganie polskiego prawa tak, na inwestycjach, od które tego, się w proszę Polsce. Pana, są polskie instytucje. Są instytucje pracy i inne, które mają prawo to nadzorować. Dobrze, to nie prezes, było miasto eksterytorialne Bajdek, w państwie Orlen. Niezwykle ambitny tutaj menadżer o ambicjach naprawdę europejskich Obajtek mówi, to mnie nie interesuje, umywam ręce. Nie, proszę pana, prezes Obajtek ma się zająć, proszę pana, rozwojem polskiej gospodarki, polskiego czempiona, proszę pana. Ale prezes Obajtek nie liczy ludzi na inwestycji w firmie, która za tą inwestycję jest odpowiedzialna. Proszę nie spłycać roli prezesa, bo tu nawet bronię obecnego prezesa, bo proszę pana, artykuł ukazał się i też postawię to, by obecny prezes był poproszony na świadka, ale to już później w piśmie generalnie, bo ten program, który był puszczony, nie wiem co to był bełkot człowieka i każdy może coś takiego nagrać, mówiąc szczerze. Nawet był też nie wiemy. Gazety to był, z ale proszę pana, relacjami. Artykuł Gazety Wyborczej niejednokrotnie musieli mnie przepraszać. No darujmy sobie to. Wie pan, natomiast mówiąc w tym wszystkim, to nie są media dla mnie wiarygodne, może dla pana, ale dla mnie to nie są media wiarygodne. Trzeba się oceniać określone materiały. I proszę pana, no, każdy jakoś inne media lubi. No wie pan, no, ich materiały, lubię. To jest ich kwestia, proszę pana, bo najlepiej ja nie pamiętam, cokolwiek byśmy nie robili w Orlenie, to wszystko było krytykowane, więc wie pan, takie mam uczucie, że należało tą gałąź gospodarki oddać Niemcom, wtedy ja nie byłoby to krytykowane. Zupełnie szczerze, ja jestem zwolennikiem ambitnej polityki inwestycyjnej polskich spółek, więc tutaj myślę, że jesteśmy po jednej stronie. I wie pan, co mi powiedzieli menadżerowie? Tylko, naprawdę, nie mam tak kosmopolitycznego podejścia jak pan prezes, żeby tutaj się chwalić standardami międzynarodowymi. Chciałbym, żeby na polskich inwestycjach realizowanych przez polskie spółki Skarbu Państwa szczególnie przestrzegane było polskie prawo pracy i żeby polscy pracownicy, którzy mieszkają w okolicy, mogli na równych prawach tam pracować jak ci, których zatrudnia. Proszę pana, tak się składa, bo jak chcę panu powiedzieć, tak naprawdę nie słowa świadczą, tylko czyny. Czy widział pan protest pracowników zatrudnionych w Orlenie? Czy widział pan przez te wszystkie procesy, żeby ludzie zatrudnieni w Orlenie wyszli na ulicę? Czy widział pan, miałem doskonały dialog społeczny i powiem szczerze, prawo pracy dla mnie było świętością i zawsze stawałem po stronie pracownika. Jeżeli pan mi nie wierzy, proszę porozmawiać tak, szczególnie ze związkami kiedy w ramach zawodowymi. Inwestycji porównuje pan prawa pracownicze do kupowania warzyw. Nie, dziękuję. Nie, proszę pana, to nie jest porównywanie praw pracowniczych, tylko jest kwestia, nie może pan, proszę pana, spłycać nie tego, ponieważ to jest odpowiedzialność, ja nie mogę odpowiadać. Proszę pana, za pracowników Hyundai'a. To chciałem panu powiedzieć. A ja oczekuję, że to jest pana odpowiedzialność. Dobrze. Jako także nie, polityka pana, i osoby, która odpowiada za tę inwestycję. Proszę pana, proszę, pan w ten sposób nie zrobi pan żadnej inwestycji w Polsce. Panie świadku, już. Kontynuujemy, pan poseł Krzysztof Mulawa. Inwestycja Orlenu w olefiny mogła zagrażać interesom niemieckim. Ale oczywiście, że zagrażała interesom niemieckim. Uchylam to pytanie. Zagrażała interesom niemieckim. Złapałem. Ale Na to czekaliśmy, czyli się dałeś podejść, Marek. Tak jest. To w takim razie, czy miał pan taką wiedzę, no sam pan widzi, że tu już trochę śmiechu na sali jest, ale no tak to już u nas jest na tej komisji. I następne konsekwencje, proszę państwa, które ale, ma, bardzo duże konsekwencje. Ja będę prosił państwa, panie pośle, bo to jest nie na temat, pośle, ale zaraz panu coś powiem, panie przewodniczący. Ja będę proszę, bardzo proszę prosił, żebyście tak państwo po konferencji... To wiemy, że pan już od rana ogłasza, że będzie miał pan konferencję, to tak. Pan na konferencji wygłosi to, co pan zechce. Nie wygłoszę, to jest skandaliczne dla naszego bezpieczeństwa, dla całej gospodarki, proszę państwa. Wracamy. Nie wiem, czy pan poseł Kownacki chce kontynuować, to proszę pytania związane. No proszę państwa, jeżeli winą PiSu jest zarobić 90 miliardów złotych, a poprzednicy zarobili 2, no to gwarantuję takie winy, bylebyśmy mieli.
czy pan ma wiedzę, czy obecny zarząd, pan mówi krawiec, ja nie wiem, już to tam rządzi w Orlenie, tak. Ale czy rozwiązał umowę z Hyundaiem, skoro to była tak skandaliczna? Nie, ta, chcąc by była ta umowa rozwiązana, byłaby ona raportowana na giełdę, nie jest raportowana, więc nie jest rozwiązana. Pytania do 20 listopada ubiegłego roku. No, ale to nam ułatwiło, jak była rozwiązana, to byśmy wiedzieli, że to była rzeczywiście skandaliczna umowa. Dobrze, a czy ma pan wiedzę, żeby za pana poprzedników korzystano z pracowników z Korei Północnej przy inwestycjach? Proszę państwa, w różnych inwestycjach, wie pan, tam są różne firmy, Orlen zatrudniał różne firmy i sądzę, że również były korzystane, tylko jest jeden problem. Nie mogę sobie przypomnieć żadnej takiej inwestycji. W ogóle, no jeżeli Orlen wydawał 2 czy 3 miliardy, to nie wystarczyło na, tak naprawdę na odtworzenie majątku, więc no ja nie przypominam sobie w ogóle inwestycji w tamtym czasie. Więc modernizacja rafinerii w Gdańsku. A przepraszam bardzo, tuż powiem państwu o tej modernizacji rafinerii. Ona nie była Orlenu, panie przewodniczący w tamtym czasie. Więc, dobrze, ale to... więc proszę jeszcze historię sięgnąć do tyłu. Dobrze. A przepraszam, przepraszam to, ja tak, 2 miliardy złotych i pan uważa, że to była strategiczna inwestycja. Rocznie więcej wydajemy na aktywa Lotosu, proszę pana. Czy ta inwestycja miała być sprzedana, jeżeli tak, to komu? Czy były tak? Tak, proszę państwa, ale przecież to jest ważne pytanie. No ale proszę państwa, no przecież takie pytania były, no przecież proszę, jeżeli pan prezes Kompara przyjdzie na komisję, a zarządzał rafinerią litewską, to może państwo odpowiedzieć, jakie były plany sprzedaży tej rafinerii. Swobodna wypowiedź była na początku. A to nie jest odpowiedź na pytanie, panie przewodniczący.